Hej, witam Was w 52. odcinku moich historii. Na wstępie chciałam pozdrowić Aurelię i Ewę, to są moje dwie widzki, z którymi właśnie piszę na Facebooku. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, była na tyle krępująca, że wolałam o niej nie wspominać, to jest pierwszy powód, a po drugie po prostu o niej zapomniałam. Przypomniałam sobie o niej dopiero wtedy, kiedy zaczęłam wysyłać moim fankom próbki mojego śpiewu. I właściwie może nie była to wówczas, na tamten okres, żenująca historia, ale teraz jednak jest. Otóż, kiedy jeszcze chodziłam do gimnazjum, bardzo chciałam dostać jakąś dodatkową, fajną, pozytywną ocenę z niemieckiego. Niezbyt mi ten niemiecki szedł, ponieważ niezbyt mnie to interesowało, nudziło i wręcz po prostu czułam się, no dziwnie, no. Więc postanowiłam zaśpiewać piosenkę. Do tej pory pamiętam jej słowa, pamiętam tą piosenkę na blachę, bo uczyłam się jej, jak już mówiłam, na blachę do śpiewania na niemiecki. Na pewno większość nie ją zna. Ta piosenka nazywa się Doktor Szpile. Exceles C i Jazz, z tego co pamiętam. I opowiada o zabawie w doktora. Dosyć dziwny i dwuznaczny tytuł, biorąc pod uwagę tekst tej piosenki. No bo raczej to ma tutaj taki podtekst erotyczny w tej piosence. Sęk w tym, że kiedy ja to śpiewałam przed klasą, to ja kompletnie nie wiedziałam, o co kaman. Natknęłam się tam piosenkę przypadkiem, na teledysku na MSP, tam właśnie śpiewały takie pielęgniarki. Jedna miała niebieskie, druga niebieskie włosy i niebieski kostium, a druga miała blond włosy i różowy kostium. Pamiętam dokładnie, bo wtedy pierwszy raz słyszałam tę piosenkę i właśnie śpiewali tam. Wysłuchaj na chnań, kana sein, kastu micha kam zalein. I to jeszcze w wersji Nightcore, czy jak ktoś tam czyta, więc po prostu mega mnie potem uszy bolały. Ja się nauczyłam tej piosenki na blachę, na pamkę i poszłam do szkoły. Oczywiście wcześniej zgłosiłam nauczycielce to, że chcę śpiewać tę piosenkę. Długo się jej uczyłam i szczerze mówiąc jeszcze sobie przypominałam w szkole. Pamiętam, że to było na pewno w tłusty czwartek, bo jak wróciłam, to była u mnie masa pączków. Takich rzeczy się nie zapomina, bo to taki wyjątkowy raczej dzień dla łasuchów, nie? Oczywiście nie chcę nikogo obrazić. No i śpiewałam tę piosenkę. No i wszyscy z tyłu siedzą, a ja sobie tam śpiewam. Teraz sobie tak mówię obniżonym głosem, bo próbowałam naśladować to piszczenie, które było w tej zmienionej wersji. Ja tak śpiewam tę piosenkę. Z początku i tak do tej pory pamiętam ten tekst i sobie tak śpiewam, nie? I tak dalej, ten doktor Szpile i wszyscy mi na końcu klaskali. Ja taka szczęśliwa, wracam do tego domu, nie? I mówię, mamo, dostałam piątkę z tego niemieckiego, bo śpiewałam tę piosenkę, tą doktor Szpile i w ogóle. No a parę lat później tak znowu sobie tam śpiewam, bo ja do tej pory tak pod nosem śpiewam, nawet moja kuzynka często prosiła mnie, żebym ja tę piosenkę śpiewała. I wtedy jej tak śpiewam, tylko już takim normalnym głosem takim. Eins, nein, deinen Körperschiele, denk ich nur an Doktor Spiele. No i śpiewałam. No i w ogóle my się tak śmiałyśmy, w ogóle było fajnie. I ja tak się zaczęłam zastanawiać, co ta piosenka właściwie oznacza. I ja mówię, Martyna, ty wiesz, co to oznacza? Ona mówi, nie, no to sobie sprawdzimy w necie. My patrzymy, ja po prostu buraka spaliłam, mówię, Boże, jak ja mogłam to śpiewać. Ja już rozumiem, czemu pani odjęcie się do mnie się tak śmiała i chichotała z tej ostatniej ławki. No bo doktor Szpile to jest, jak sama nazwa wskazuje, zabawa w doktora, ale to nie jest taka zabawa w doktora, jak się bawiliśmy za dzieciaka. Ja to mam właśnie z tej pielęgniarki. Taka zabawa w doktora, jaką kojarzymy, tylko to taka zabawa w doktora dla dorosłych. I mam tu dla Was taką propozycję. Mam taki strój właśnie, może bym sobie się za niego kiedyś przebrała i zaśpiewałabym piosenkę Doktor Szpile. Wiem, że może śpiew mi nie idzie najładniej, ale to można wyćwiczyć, chociaż moje fanki twierdzą, że ładnie śpiewam. Ja znam całą tę piosenkę jeszcze na pamięć, bo naprawdę dużo ćwiczyłam, a jak coś wryjemy na pamięć, to po prostu jest łatwe do zapamiętania jak hymn polski. W każdym razie wracając, jak ja się dowiedziałam, co ta piosenka oznacza, jak ja powiedziałam mamie, my się obie tak śmiałyśmy, ale ja po prostu spaliłam takiego buraka. Bo nie dość, że zrozumiałam, dlaczego ta pani od Niemca chichotała z ostatniej ławki, to jeszcze zdałam sobie sprawę, że słuchałam coś, co właściwie nie było wówczas dla mnie przeznaczone. I właściwie jaki morał z tej historii? Najpierw lepiej luknąć na tłumaczenie zamiast śpiewać. I tutaj właśnie propozycja dla Was. Ja mogę się przebrać ładnie,
mogę sobie zaśpiewać tę piosenkę specjalnie dla Was, bo pamiętam tę piosenkę, jeszcze zaczęłam się uczyć piosenki ustawić, ona szła mniej więcej tak. Sag mi ty was i weiss, sag mi was the fuds, jest hasna hejś fan, a uś trau iś bin, a sag luka uś bin, jest hasna heklen. Coś takiego, nie? Więc proponuję Wam, że mogę zaśpiewać tę piosenkę Dr. Szpile. Chyba większość ją znam, bo ta piosenka szła tak. Nari, nari, nina, nari, nari, na. Mogłam się przebrać. Mogłam dla Was zaśpiewać. Tylko czy Wy byście chcieli? Możecie się śmiać z mojego śpiewu, ale mówię Wam, ja naprawdę dużo ćwiczę, żeby ten śpiew był trochę w porządku. I naprawdę krytyką nie podbudujecie cudzej samooceny, a jeżeli niszczycie cudzą samoocenę, to to tylko świadczy o tym, że sami macie za niską i próbujecie podbudować swoją niszcząc czyjąś. Dziękuję za wsparcie moim fankom, które pozdrawiam na początku odcinka. Piszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o moim śpiewie i co sądzicie o moim pomyśle dotyczącym przebrania się i zaśpiewania tej piosenki Dr. Szpile. Oczywiście mogę podać tytuł w opisie, jeżeli chcielibyście ją posłuchać, jak ona brzmi najpierw, wiecie, tak w oryginale. I piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Na tyle w tym odcinku, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.